piątek 28 października w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie po przerwie związanej z pandemią wrócił koncert charytatywny organizowany przez pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Był to 10. koncert z cyklu Z serca dla serc dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii imienia Zbigniewa Religii w Zabrzu. Z przerwą po 3 latach wracamy na deski Cieszyńskiego Teatru, bo po prostu musimy wrócić. Czemu musimy wrócić? Bo Liceum Antoniego Osuchowskiego to siła tradycji, taka odwaga założycieli, ale też odwaga ludzi, którzy są tutaj i teraz, którzy wciąż poszukują nowej przyszłości, aktualizują to, co było. A zobaczcie Państwo, czasy za nami dość trudne, ponieważ te pojedyncze historie naszych ludzi wpisały się w taką historię zbiorową, globalną i tym bardziej musimy być tutaj, bo za dużo lęku, za dużo stresu i za dużo atomizacji życia. I ta atomizacja życia zmusza nas do tego, żebyśmy byli dzisiaj tutaj razem, byśmy powiedzieli, że chcemy żyć zbiorowo, społecznie. A dla kogo gramy? Widzicie Państwo, Liceum Osuchowskiego jest teraz w żałobie. Odszedł Paweł, nasz uczeń. Dramatyczny wypadek, tajemnica odchodzenia, umierania człowieka. I gramy dla fundacji, która postawiła na nadzieję. Bo ludzie pracujący w tej fundacji, to jest w ośrodku innowacji naukowych, to są ludzie, którzy walczą o nadzieję dla tych, którzy nie mogą cierpieć z powodu tego, że zbyt wcześnie umiera człowiek. W organizację tego wydarzenia zaangażowała się cała społeczność szkolna. Nie zabrakło śpiewu, poezji, tańca, skeczów i muzyki. To są wybrańcy losu, ponieważ los im dał talenty, możliwości i przede wszystkim odwagę. I dzięki tej odwadze i umiejętnościom stają na deskach, chcą pokazać nie tylko przed rodzicami, że warto było zainwestować w ich talenty, wozić od małego na te różne zajęcia dodatkowe, ale też zagrać coś dobrego we wspólnocie dla ludzi, choćby z tym małym datkiem, bo ten datek na fundację jest niewielki, no i zaangażowanie nauczycieli i różnych pracowników, już nie mówiąc o absolwentach, bo muzycznie opracowuje nas dwójka naszych absolwentów. Scenografia, reżyseria to są nasze dwie polonistki. Pani Ewa Węglosz-Waszak i pani Agata Ogórek. To jest całkowicie wasz program, wasz repertuar, wasi wykonawcy. Wszystko nasze, ale zapożyczone z wielkich estrad, wykonań wielkich artystów, ale tak, przerwy, lekcje. Wczoraj do 10 w teatrze, dzisiaj od południa i znowu. Więc trzymamy kciuki, żeby ten stres, jak to mówią, nie podeptał, nie zeżarł tych fantastycznych głosów. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.